Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz ostatni w sezonie 6 rozdziału 2. Dzisiaj, moi drodzy, po raz ostatni zagramy w tym sezonie i zrobimy sobie małe podsumowanie sezonu 6. I dzisiaj wraz z moimi przyjaciółmi będziemy oceniali najgorsze oraz najlepsze rzeczy, które zostały dodane właśnie w tym sezonie. Wy oczywiście bawcie się razem z nami i dajcie znać w komentarzu, jaka zmiana była według was najlepsza, a jaka najgorsza. Sezon 7 startuje już jutro, więc moi kochani, przygotujcie się na zastrzyk kontenciku, ponieważ jutro blatuje nowy odcinek, jak kupuję 100 stopni kalentu bojowego, oraz nowy odcinek, jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno wleci drugi, ponieważ startuje nowy sezon i powiem wam, że chyba będę jutro grał od rana do nocy. Naprawdę, jaram się w opór. A z racji tego, że startuje nowy sezon, przygotowałem dla was konkurs na 10 razy karnet bojowy. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursiku, no to wpisuj kod FAREL do sklepu. Pamiętajcie, że kodzik resetuje się co 2 tygodnie i sprawdźcie koniecznie, czy wam przypadkiem się nie zresetował. Zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, a w komentarzu napiszcie swój nick z gry Fortnite i jaka zmiana według was była najlepsza w sezonie 6 rozdziału 2. A teraz przejdźmy do podsumowania sezonu 6. Moi drodzy, jest dzisiaj sezon Szako Jorgalik, siemaneczko. Dzień dobry, witam serdecznie. I gramy ostatni mecz w sezonie 6 rozdziału 2. Nie doleciałem na dach, Rogal. Uciekaj. Dobra, skilofowałem chłopa. Ja wbijam dołem. Dobra, że ja mam taki fajny łuk na start z dynamitem. No i o to chodzi. Co ty gadasz? O! Krystian się bije! Pomóż Dobra, mu. To był straszny borowik, czekaj, szykuję go. Aktora nie pił Kevika sobie, ale nie zdążył i to jest moja podka z niego. Dawaj podkę! Dobra, pipi. Okej. Okay. Gdzie jego ziomki? O, widzę ziomka jego, już tam biegnę po niego. Leć po niego, wariata. Biegnie na górę. Coś próbuje budować, 31 mniej. Skoczył, chyba na dół spadł. O, padam! Co jest? Padam! Co on, Robocop? Nie chciałem ci raga oddać, stary. Nie, no co to było? Oddać i nie strzelałem do niego. Jeju, te szybkie pompy są w tym sezonie i tak za mocne dla mnie, nie? Ten złoty jest OP na przykład w tym sezonie, ale za chwileczkę sobie o wszystkich broniach, panowie, porozmawiamy, bo przygotowałem dla was dzisiaj kilka ciekawych pytań dotyczących sezonu 6. Odpowiedzcie mi na nie i wyrazicie swoje zdanie na temat sezonu 6, co wam się najbardziej podobało, co wam się najmniej podobało, więc chyba mi się wydaje, że już jest w miarę tutaj czysto i możemy zacząć rozmowę naszą. Pierwsze wrażenie z sezonu 6, co wam się najbardziej podobało? Jedną rzecz wymień, co było według ciebie najlepsze w tym sezonie? Łuki, nie? To było najlepsze. Okej, Szaku mówi, że łuki, a Rogal? Mi się wydaje, że ogólnie wszystko, dużo nowości. Jedno! Na początku jedno. Wydawało się, że może być git. Nie, no, mi się najbardziej miejscówki na początek podobały, bo były takie w takim stylu właśnie z Far Cry'a. No. Ale dużo zmarnowanego potencjału później, no i... Okej. No, Rogalik by to lepiej zrobił, wiecie. Rogalik by to lepiej zrobił, dobra, rozumiemy. Okej, no to skoro jesteśmy przy kwestii łuków, jak byście ocenili w skali od 1 do 10, albo nie, po prostu, który łuk wam się najbardziej podobał? Szaku zaczyna pierwszy, który był według ciebie najlepszy? Łuk wybuchowy, ten z dynamitem, najlepszy, pierwsze miejsce. Okej, drugie? Ten stinki, trzeci impulsowy, a reszta to tam na tym 4. Aha, dobra. A Rogalik, jakie jest twoje zdanie? Impuls, stinki, dynamit. I nie, przed dynamitem jeszcze grappler. Bo jeszcze był grapplerowy, okej. Ja powiem tak, mój najlepszy to był impuls, później był właśnie stinki. Znaczy nie, przepraszam, impuls, wybuchowy, nie stinki, wybuchowy. Dopiero później stinki i chyba grappler. Ile razy grałeś tym grapplerem? Ja tylko chyba raz na początku, jak wszedł. Bardzo dużo. Tak? Ani razu na przykład. Ja kiedyś grałem na twierdzę latałem, to bardzo dużo, więc do tego grałem nim. Skoro łuki mamy już tutaj wyjaśnione, no to teraz, widzu, robisz pauzę odcinka i ty piszesz swoje typy, jeżeli chodzi o łuki. Dobra, to panowie, zacznijmy teraz może sobie od zwierzątek. Szaku, wymień, jakie zwierzęta zostały dodane w tym sezonie. Zobaczymy, czy grałeś w tym sezonie. Jakie znasz zwierzęta? Raptory chyba, nie? Dziki, wilki. Dziki, wilki, raptory? Jakie dziki? Co ty gadasz w ogóle? No jak, nie, no były dziki, nie wkręcaj. Pterodaktyle? Dobra, który zwierzak według was był najlepszy? Wiadomo, kurczak. Kurczak? No kurczak, tak, kurczak, najlepszy. Moim zdaniem też kurczak był the best. Później mi się chyba najbardziej podobał raptor, a później żaba, a później dzik, no. Bo żaby wypadały do stinky boa, wiesz, te torbiel całe, czy co tam się nazywało to. To generalnie fajny pomysł na dodanie właśnie zwierząt do Fortnite'a i wykorzystanie ich właśnie do upgrade'u broni. Jak myślicie, Epic Games zrezygnuje z tego w przyszłym sezonie, czy dalej pójdą w tym kierunku? Chłopów mam. Jakieś kangury miały być nawet, więc raczej wątpię, że zrezygnowali. Jak myślisz, Szaku, jaki zwierzak zostanie dodany w przyszłym sezonie? pterodaktyl, tak mi się wydaje, bynajmniej jak zostaną. No ale wiesz, mamy już teraz te leaky z tego sezonu, no i tam, mój drogi przyjacielu, jest kosmos, nie? A, to nie wiem, co dodadzą. Dobra, mam chłopa, możecie ci pomóc? Idę. Pomagam. To dawaj. Łatwo. No ja zabiłem Szaczku. Nie, tam uwaliłem. No niestety, unlucky na sytuacja. Raptor cię goni, byku. Ostatni raz, dlatego pamiętaj. Ja lubię. Strzela to, czy to wy? A, to wy, dobra. Strzela do mnie łuk, gościu z łuku. Ja mu walę bombę na łeb. Dostał 8-9. Jaki to był strzał, nice, stary. Szejkujcie od razu. Nie, on się rozsypał, ja lecę po jego lód, on coś tutaj miał. Czekaj, coś jest złotego, nie, to sztabka tylko. Panowie, lecimy dalej, skoro już rzeczaki żeśmy przerobiliśmy sobie bronię, no to teraz tak. Jak wam się podobał upgrade aut w tym sezonie? Coś byście dodali, coś byście ujęli, co było za OP? Fajne były auta, te oponki do aut były zarąbiste, ale wydaje mi się, że no był większy potencjał na to, żeby zrobić coś więcej. Okej. Także tu bot strzela? Tak, jeszcze jest bocik, no. Epic zbytnio nic z tym nie zrobiło, co nie, więc... To takie, można powiedzieć, że zmarnowany potencjał. Mogło być coś lepszego z tego, co nie? Tak jest. To prawda. Dobra, panowie, a co powiecie na temat przedmiotów mitycznych? Który według was był najlepszy? Były buty, którymi w ogóle się nie gra. Ja bynajmniej nie gram nimi kompletnie. Nie chcę mi się tej kuli tam nosić, żeby je odebrać. Nie, no buty to totalne gówno. To wy gadacie, fajne są, ja idę zrobić. Nie, no buty są. Robisz sobie buty teraz? Gównem. No dawaj, Szaku, z tą kulką. Możemy pocisnąć buty, zrobić jak chcesz mocno. Idziemy, ja ich jeszcze ani razu nie miałem na sobie w tym sezonie. Okej, no to zdążysz ostatni raz. Słuchajcie, ja pamiętacie tą szybką, tą pompę mityczną, która strzelała i była taka mega OP przez parę dni? No była, na początku sezonu, nie? Tak, a później ją chyba zamienili, tak? Na coś innego. Tak, nie, dalej ona jest chyba. Nie, znerfili ją. Nie ma, co ty gadasz, Szaku? Teraz był łuk i jeszcze zamiast łuku był ten recykler. No, było trochę... No właśnie, która broń z mityczna szybka strzelba, recykler i buty według was było najlepsze, a co było najgorsze? No wiadomo, że strzelba była najlepsza, bo musieli ją nerfić, nie? No dokładnie, też tak uważam. Najgorszy to wiadomo, recykler. Recykler? I drugi łuk. Ale co, buty nie były? Recykler. Nie, butów to nawet nie zaliczamy do żadnego rankingu. No nie ma co. Bo tym nikt nie gra, no. Ja będę zaraz grał. Jak podsumowujemy wszystkie, no to wiesz, wszystkie, nie? Te buty są takie useless, jakiś podwójny skok, który ledwo działa. Tak, on tam się jeszcze lagował, nie? To jest, no. O nie, to wilk jest, co? Tak, wilki są, też przed nimi uciekam. Chyba. A co powiecie panowie na temat nowych rybek w rzekach? Podobały wam się, czy niekoniecznie? Czy was denerwowało, że bardzo rzadko teraz wypadają rybki z kewem? Jak to jest? Nawet to tylko stinki chyba, nie? Nie, jeszcze te meduzy. Przytulki były, dokładnie. Przytulki przez pewien czas były super, kiedy zabijały chłopa przez boksa, jak było... No. Jak przykleiłeś mu do górnej części boksa, nie? To było bardzo fajne, ale gracze się denerwowali, no to niestety zostały znerfione i później chyba już totalnie każdy o nich zapomniał, tak mi się wydaje bynajmniej. Ja po prostu tymi przytulkami... Zostaw tą kulę, iglica jest już w strefie. Iglica w strefie? Ale Szaku nie tą kulę, cymbał. Wziąłem po zwycięstwo. Z kulą nad głową? Teraz się ktoś zabije przez tą kulę, zobaczysz. No nie zabije, to jest kula szczęścia, zobaczysz. Kula szczęścia. No dobra, no zobaczymy. Chcesz kulę na szczęście. Dobra, kontynuujmy temat. Poczekajcie, chłopy. Tu jest, pomóżcie mi. Krak jest, ziomek, ja mam 0 HP. Ładuję tam nejdę, nie, stary? Oni mają ogólnie 0, co nie? Wszyscy. Ja piję potki, leży, szejkuję go. Szejkuj. Nie, chłop mnie bije, bo szejkuję! Zdążyłem się zabudować. Leży, nice! Dobra, ja robię łuk, panowie, najlepszy w gierce. Okej, ja mam tutaj też wybuchowy. Ale to był przypust, stary, ja chciałem chłopa podjechać, a miałem impulsa pod ręką. Zamiast PM-a wyciągnąć to impulsa, rzuciłem pod nogi, rozumiesz? Ale uratowało cię to, czy nie? Tak, uratowało, no. Poszedł człowiek z kulą! Dobra, palimy ich. Potężnie. Pa, tam są, ale w szoku będą. Tak. Rzucam w kulę. 89! Z łuku, panowie! Nice, ładnie, widzę. Będę leżał, mam od góry chłopa jeszcze z P90. Nie, zabiłem od góry. I tego też zabiłem, dwóch zabiłem. Nice. Pomóżmy Szakowi. Nie, chodzę. Ten spas jest mój. Chyba śnisz gościu. O, ma megaloa, no idź sobie. Leży. 19 oj, miał. Bandyta. Dziary na pół ryja. Mam spazika, kto mi za niego zapłaci? Czaczku, 5 dyszek i jest mój. Czekajcie, moja apteczka, dobra? Dajcie mi sekundę się uleczyć. Uwaga, żebym kogoś nie wydupił. Dziena, to trzeba mówić, że mnie wydupiasz, ten podskoczył. Nie no, pięknie. Dawaj parę. Okej, let's go, no. Dobra panowie, wróćmy do naszego tematu, tak? Tak jest, tak. Która broń prymitywna według was była najlepsza? Została dodana pompa, został dodany pistolet prymitywny, SMG oraz prymitywne, co jeszcze było? Ogólnie te bronie gówniane były, ale tak najlepsza to chyba pompa, co nie? Ta wolna po prostu. Z prymitywnych? Nie, ten SMG moim zdaniem był najlepszy z prymitywów. O panowie, a tak, SMG jeszcze jest. Kury wywali chłop. Dobra, drugi powalony. Chłopaki, ostatni został, jakby co to jest ostatni? Z łuku, poczekajcie, z łuku! Ostatni? Czekaj, muszę kulę wziąć do ręki, teraz! Poczekajcie, on pewnie w krzakach, czy nie? Tu jest nie chyba, no. Patrz, w tym boksie, gdzie zaznaczyłem, jest, tak, tak! Strzela do mnie! Strzela do mnie, moja kula! Okej, to szybko dokończmy temat, która według z was broń była najlepsza prymitywna w tym sezonie? No SMG, chyba się zgadzamy razem, nie? Tak, o to tak. Okej. A wy widzowie, dajcie znać w komentarzu, co na ten temat uważacie i widzimy się w nowym sezonie. Trzymajcie się, cześć! Nara! Jak widzicie, moi kochani, Szaku do końca twardo nosił kulę nad głową, udało się wygrać mu grę w ten sposób. Ja się cieszę, że ostatniego fraga zrobiłem z łuku. Mam nadzieję, że łuki nie zostaną wycofane w przyszłym sezonie. Według mnie jest to naprawdę bardzo fajna broń, z której naprawdę bardzo fajnie się gra. A jakie według was zmiany były najlepsze w sezonie 6? Za czym będziecie tęsknić? Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z mojego kodu FAREL przed zakupem karnetu bojowego. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie, a my widzimy się w nowym sezonie. Trzymajcie się, cześć!